Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś moim Państwa gościem jest pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora, wszystkich widzów telewizji Trwam. Panie ministrze, mamy najnowsze dane dotyczące liczby potwierdzonych nowych przypadków zarażenia koronawirusem. To jest blisko 600 przypadków, 326 z nich wykryto na Śląsku. Czy te duże wyniki, wręcz przerażające, bo dawno nie mieliśmy do czynienia z tak wysokimi liczbami, nie potwierdzają tego, że za wcześnie otworzyliśmy gospodarkę, że za wcześnie rozluźniliśmy te wszystkie restrykcje? Sytuacja na Śląsku jest taka dosyć... Sytuacja na Śląsku jest nietypowa, bo zdecydowana większość populacji przechodzi bezobjawowo epidemię, chorobę wywołaną przez wirus COVID-19. Natomiast dzisiaj dla bezpieczeństwa górników, ich rodzin i mieszkańców Śląska wicepremier Jacek Sasin zakomunikował decyzję o tym, że zamrożona została praca w 12 śląskich kopalniach. Ta decyzja jest zbieżna z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Chodzi o to, żeby wygasić ogniska koronawirusa po to, żeby przez te 3 tygodnie, na czas taki zostanie zamrożona praca kopalń, żeby przez te 3 tygodnie koronawirus na Śląsku wygasł. I to jest taki nowy etap walki z epidemią koronawirusa na Śląsku. Jest to zapewnienie ze strony pana premiera Jacka Sasina, że wszyscy górnicy w tym okresie 3 tygodni postoju z tych 12 kopalń otrzymają 100% wynagrodzeń. Czy to jest sprawiedliwe rozwiązanie? No bo nie wszyscy pracownicy, którzy teraz nie mogą świadczyć pracy, otrzymują 100% swojego wynagrodzenia. Części składowe wynagrodzenia górników, no to jest taki trochę inny model niż zwykły. I tu takie rozwiązanie jest potrzebne po to, żeby górnicy nie byli bardziej poszkodowani, bowiem górnik, który pracuje, ma inne wynagrodzenie niż ten górnik, który jest na postojowym. Już jakby z zasady. Natomiast wicepremier Jacek Sasin wczoraj osobiście był na Śląsku, wziął udział w telekonferencji w takim sztabie kryzysowym kierowanym z Wojewódzkiego Urzędu w Katowicach. Była tam też pani minister rodziny Marlena Maląg, był główny inspektor sanitarny, pan minister Jarosław Pinkas. I tam rozmawiali na temat, jak wygasić ogniska koronawirusa, a jednocześnie jak najmniej, w sposób jak najmniej oddziałujący na gospodarkę. Ta decyzja była potrzebna, no i to wynagrodzenie też zostało omówione w taki sposób, żeby z jednej strony zabezpieczyć stronę społeczną, a z drugiej jak najmniej generować skutki gospodarcze. A jakie będą skutki tego 3-miesięcznego zamknięcia 12 kopalń? Jakie skutki będą dla sektora węglowego, ale także energetycznego? Czy to przyniesie jakieś problemy? Tu mówimy o 3-tygodniowym zamrożeniu i chodzi, jakby brane pod uwagę było też to, żeby kontrakty były realizowane, żeby nie było przerw. To 10 kopalń należy do Polskiej Grupy Górniczej i tutaj są pewne już zasoby węgla wydobytego. Trochę inna sytuacja jest w przypadku 2 kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale też liczymy na to, że ten czas 3 tygodni pozwoli wygasić te ogniska i wtedy górnicy będą mogli wrócić do pracy z bezpieczeństwem dla siebie, dla swoich rodzin i innych mieszkańców Śląska. Ja jeszcze raz bardzo mocno chcę podkreślić to, że Śląsk jest obszarem najbardziej przebadanym. Tam była największa liczba badań, największa liczba testów i też te cyfry, które pojawiają się o wysokiej zachorowalności, wynikają z tego, że duża część populacji była zbadana. Chyba w żadnej części Europy nie mieliśmy tak dokładnych badań. I tym pewnym pozytywem, ale jednocześnie też
problemem jest to, że z pozytywem, bo zdecydowana większość osób zarażonych przechodzi chorobę zupełnie bezobjawowo. Natomiast nie mając objawów, nie wiedzą o tym, że zarażają innych i dlatego potrzebne jest to zamrożenie. A myślę, że każdy, kto ma odrobinę wyobrażenia na temat specyfiki pracy w kopalni, wie, że to jest zbiorowisko ludzi, że nie da się uniknąć kontaktu z innymi osobami i czy to w windach, czy to w łaźniach, czy to w innych miejscach, to ryzyko przeniesienia jest dużo większe i stąd taka decyzja, a w Ministerstwie Aktywów Państwowych na bieżąco tę sytuację monitorujemy w ścisłej współpracy, bardzo ścisłej współpracy z ministrem zdrowia, panem Łukaszem Szumowskim i głównym inspektorem sanitarnym, panem Jarosławem Pinkasem. To już jest jasna deklaracja pana profesora Łukasza Szumowskiego, że Śląsk jest zabezpieczony medycznie, 60% wolnych łóżek w szpitalach i na oddziałach zakaźnych i 85% wolnych respiratorów. I tak jak też te informacje do nas docierają, że te przypadki są lekkie, często bezobjawowe właśnie w tym regionie Polski. Dokładnie tak. To jest też w szczęściu w tej sytuacji jest to też problem, o którym wspominałem, że ktoś, kto nie ma objawów, porusza się, przemieszcza, nie mając świadomości, przenosi wirusa na innych. Ale podkreślam, że też chciałbym bardzo mocno zaznaczyć, że nie ma mowy o tym, że na Śląsku jest większe ryzyko zarażenia koronawirusem niż gdzieś indziej, bo po prostu Śląsk jest zdecydowanie lepiej przebadany i ta wyższa liczba wynika z tego, że tam była zdecydowanie większa liczba testów. I w przypadku Śląska możemy mówić o najdokładniej przebadanej części populacji w całej Europie. Czy ten wzrost zachorowań na Śląsku może jakoś wpłynąć na ewentualną formę głosowania w zbliżających się wyborach prezydenckich 28 czerwca? Trudno oceniać. Zależy nam, żeby wybory przygotowane były w taki sposób, żeby każdy, kto chce wziąć udział w wyborach, mógł oddać swój głos. Natomiast w przypadku Śląska i tej liczbie, która zbliża się do 10 tysięcy zarażonych, jak podkreśliłem, zdecydowana większość jest bezobjawowa. Też oczywiście będą osoby te mogły wziąć udział w wyborach, jeśli tylko będą chciały. Natomiast przy okazji to podkreślamy też, jak ważne jest, aby w tych wyborach ponownie zwyciężył prezydent Andrzej Duda, bo to pozwoli w sposób bardzo dobrej współpracy wychodzić polskiej gospodarce ze spowolnienia wywołanego koronawirusem. Prezydent Andrzej Duda w sposób znakomity współpracuje z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie 5 lat prezydenta Andrzeja Dudy to jest czas najlepszy dla Polski po 89 roku, a tak naprawdę od wielu, wielu lat. Wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia, wzrost Polski na arenie międzynarodowej, wielkie inwestycje i podniesienie się poziomu życia Polaków to są te cechy, które nieodłącznie kojarzą się z sukcesami prezydenta Andrzeja Dudy. Wybór kandydata opozycji oznacza kłótnie, awanturę nie chcemy, żeby do kryzysu koronawirusa, do spowolnienia gospodarczego opozycja zafundowała nam jeszcze kryzys polityczny, ciągłe przepychanki, ciągłe awantury, ciągłe kłótnie. To nie służy Polsce, to nie służy polskiej gospodarce. Chcemy, żeby Polska szybko wychodziła ze spowolnienia gospodarczego i żebyśmy wrócili na tę ścieżkę szybkiego rozwoju, której zazdrościła nam cała Europa. W planie, tak zwanym planie Dudy są wielkie inwestycje strategiczne, ale też inwestycje lokalne, inwestycje w zdrowie, inwestycje w środowisko naturalne, ale pewnie wielu Polaków zadaje sobie pytanie, z czego uda się to wszystko zrealizować, bo przecież jesteśmy świadomi tego, że jest kryzys. Opozycyjny kandydat postuluje, żeby zrezygnować z tych największych inwestycji i przekazać te pieniądze na najpotrzebniejsze rzeczy właśnie teraz.
Takie twierdzenia pokazują zupełną ignorancję kandydata Platformy Obywatelskiej w sprawach ekonomicznych. Historia uczy, że nie jeden raz świat wyszedł z kryzysu dzięki wielkim inwestycjom, dzięki wielkim projektom. I to jest taka ekonomiczna prawidłowość, że w czasach kryzysu najlepiej wychodzi się ze spowolnienia, z zapaści nawet, wtedy, kiedy uruchamiane są wielkie projekty. Zwłaszcza w trudnych czasach potrzebne są śmiałe projekty inwestycyjne z zachowaniem troski o każdego obywatela. I to właśnie jest w planie solidarnego rozwoju, nazywanego planem Dudy, czyli programem przygotowanym przez prezydenta Andrzeja Dudy i jego otoczenie. Plan Dudy opiera się na czterech filarach. Inwestycje strategiczne, inwestycje lokalne, inwestycje w zdrowie i inwestycje w środowisko lokalne. I zależy nam na tym, żeby te inwestycje z jednej strony były takimi kołami zamachowymi, jak przekop Mierzei Wiślanej, jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak gazociąg Baltic Pipe, jak droga Via Baltica, Via Carpatia. To mają być te koła zamachowe, które pozwolą polskiej gospodarce wyjść ze spowolnienia i wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. Ale pamiętając o tych wielkich projektach, nie zapominamy o inwestycjach lokalnych, o tych inwestycjach, które będą trafiały do każdego powiatu, do gmin. Uzupełniony, zasilony znów zostanie Fundusz Dróg Samorządowych. Powołany zostanie Fundusz Inwestycji Samorządowych. Mówimy o miliardach złotych, które pozwolą stworzyć milion nowych miejsc pracy. To jest droga wyjścia z kryzysu. A co do środków na te śmiałe inwestycje, Prawo i Sprawiedliwość udowodniło i prezydent Andrzej Duda udowodnił, że dotrzymujemy słowa, że potrafimy bardzo dobrze zarządzać budżetem, że potrafimy zapełnić budżet i wychodzimy tymi inwestycjami, wpisujemy się w wielki plan inwestycyjny całej Unii Europejskiej. Unia przeznacza na inwestycje 750 miliardów euro. Tu można uśmiechem skwitować te pomysły kandydatów mieniących się Europejczykami, mówiących nam, że to oni nas poprowadzą do Europy. Nie, ich propozycje stoją nie tylko w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem, ale stoją w sprzeczności z linią Unii Europejskiej, którą tak się szczycą i tak się podpierają. Unia właśnie chce takiego drugiego planu Marshalla. To był też mocny polski głos, bo to Polska namawiała do kolejnego planu Marshalla. Premier Mateusz Morawiecki bardzo mocno do tego przekonywał. I z kryzysów wychodzi się właśnie poprzez wielkie inwestycje, poprzez tworzenie miejsc pracy, a nie zamykanie miejsc pracy. My dzisiaj ratujemy miejsca pracy i chcemy dbać o polską gospodarkę i gwarantuje to plan Dudy, czyli program sprawiedliwego rozwoju, solidarnego rozwoju prezydenta Andrzeja Dudy. Panie ministrze, Ministerstwo Aktywów Państwowych no jest swoistego rodzaju przedsiębiorcą, bo też jest na rynku, nadzoruje spółki Skarbu Państwa. Jak te państwowe przedsiębiorstwa radzą sobie w dobie kryzysu? Spółki te, które są notowane na giełdzie, no możemy widzieć, zauważyć, że te spadki są spore. Jak to się odbija na sytuacji poszczególnych spółek? To też zależy od branży, bo są branże bardziej dotknięte koronawirusem, są branże, które łagodniej przechodzą epidemię. Natomiast w Ministerstwie Aktywów Państwowych skupiamy się na tym, żeby spółki Skarbu Państwa zachęcać do inwestowania, zachęcać do śmiałych projektów, koordynować projekty pomiędzy różnymi spółkami Skarbu Państwa. I tydzień temu wraz z panem prezydentem Andrzejem Dudą i wicepremierem Jackiem Sasinem miałem zaszczyt gościć w Policach, gdzie było podpisanie finansowania, jakby uruchomienie finansowania do kolejnego, czwartego etapu ogromnej inwestycji o nazwie Polimery Police. To jest inwestycja za ponad 7 miliardów złotych. To obrazowo powiem, dwa razy tyle, co kosztował terminal gazowy w Świnoujściu.
i trzy razy tyle, co kosztowała instalacja EFRA w grupie LOTOS. To pozwoli Polsce wejść na zdecydowanie wyższy poziom technologii w tworzywach sztucznych. Cały czas inwestują takie spółki jak Orlen. Mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, która to spółka też jest nadzorowana w Ministerstwie Aktywów Państwowych. I wiele, wiele innych inwestycji, które będą napędzać polską gospodarkę, będą podnosić poziom technologiczny w naszym kraju i będą dawały miejsca pracy, bo o to chodzi. O rozwój naszej gospodarki i o bogacenie się polskich rodzin. To spółka KGHM, którą mam honor nadzorować, bardzo skrupulatnie przestrzegając wszystkich procedur w czasie koronawirusa, potrafiła zapewnić ciągłość pracy. Zresztą, drodzy Państwo, no wszystkie spółki Skarbu Państwa zapewniły ciągłość pracy w tak trudnych warunkach, jakim jest epidemia, jakimi są czasy koronawirusa. Przecież na polskich stacjach benzynowych ani przez moment nie brakowało paliwa. W naszych domach, w naszych firmach, w naszej gospodarce nie brakowało prądu, nie brakowało gazu. To gdzieś za tym stali cisi bohaterowie, ludzie, którzy trwali na swoich stanowiskach pracy w czasie, kiedy większość z nas izolowała się w domach po to, żeby nie przenosić koronawirusa. To jest też, to świadczy o dobrej organizacji. A panie ministrze, czy polskim liniom lotniczym LOT uda się przetrwać ten kryzys? No większość maszyn stoi na lotniskach, ruszyły niedawno loty krajowe, otwierają się też nowe krajowe kierunki, ale czy polskim liniom uda się przetrwać ten kryzys? LOT wyszedł po wielu latach zapaści, udało się go odbudować i teraz znów otrzymał bardzo mocny cios. Rodzą się też wątpliwości, czy uda się w jakiś sposób ze strony państwa wspomóc linie lotnicze ze względu na to, na pewne ograniczenia unijne, które zabraniają wsparcia państwowego zbyt często. Czy one przetrwają, czy na tym wielkim centralnym porcie komunikacyjnym będą startowały i lądowały polskie samoloty? Mamy pełną determinację, żeby uratować polskie linie lotnicze LOT, żeby nasz narodowy przewoźnik, polski Żuraw, był nadal naszą dumą. LOT, który co prawda nie jest, czy Polska Grupa Lotnicza, która nie jest co prawda notowana na giełdzie, ale jest oczkiem w głowie polskiego rządu. I powiem tak. Jesteśmy w stałym kontakcie z zarządami Polskiej Grupy Lotniczej i Polskich Linii Lotniczych LOT po to, żeby być jakby najlepiej przygotowanym do tego, żeby LOT otrzymał wsparcie, które pozwoli przetrwać trudne czasy. Tylko do tego wsparcia, do dobrego programu dla LOT-u potrzebne jest kilka zdarzeń, między innymi mocna restrukturyzacja umów z leasingodawcami. Potrzebne są rozmowy ze stroną społeczną. I ja może podam na przykładach innych linii lotniczych, bo nasz LOT chce ocalić miejsca pracy, chce zapewnić miejsca pracy tym, którzy dzisiaj są na pokładzie LOT-u jako pracownicy. I program, który przygotowuje zarząd LOT-u, skupia się na tym, aby zachować kadrę po to, aby z jednej strony, żeby ludziom zapewnić pracę, z drugiej, żeby być w gotowości, kiedy znów samoloty wrócą na niebo mocniej niż dzisiaj, wychodząc z koronawirusa. A jak ma się w innych liniach lotniczych? No, przykład włoska Alitalia. Ponad 6200 zwolnień do końca października tego roku na 11 tysięcy zatrudnionych. Linie KLM zwalniają 2000 pracowników. Portugalskie linie TAP zwalniają 9 tysięcy pracowników. Ogromna pomoc Niemiec dla Lufthansa, mówimy o 9 miliardach euro. I w tym wszystkim zależy nam, żeby LOT wyszedł obronną ręką z tego kryzysu, ale tak jak powiedziałem,
potrzebne I tu, są panie ministrze, musimy niestety postawić kropkę, bo czas jest nieubłagany. Jest jasna deklaracja, że rząd będzie walczył o polskie linie lotnicze. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Ja państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.